Witam was, moi drodzy, jestem Zygfryd Kuła, to są starożytne zwoje świecie Skyrim. I ostatnio zakończyliśmy na pertraktacjach pokojowych. Wyłączyłem nagrywanie, ponieważ tam mi się coś psuło. Tutaj tak, wybrałem teraz tu. Zbadaj legendę o Gaulduże, taki quest. Postanowiłem olać chwilowo główną linię fabularną, ponieważ mam obawę, że zbliżam się powoli do końca. Mam użyć jakiegoś tam krzyku, nauczyłem się krzyku, który pozwoli mi przyzwać smoka. Mam tego użyć z tego, co zrozumiałem w Smoczej Przystani. Krzyki tutaj gdzieś będzie. Czyste niebieso, nie... Wezwanie smoka, o, jak widzicie. Jeśli użyję tego krzyku w Smoczej Przystani, to z tego, co zrozumiałem, powinien tam się zjawić smok. Wtedy go uwięzimy, czy coś tam. I... Książka? Dojdzie prawdę od nas, a coś tam. Oddaj nasa balena. No i nic, idziemy tu. Aha, myślałem, że tu. O, tu coś jest, dobra. No tak czy siak. Chwilowo nie będę tego questa robił, no bo po co się pchać, że tak powiem. Mam nadzieję, że Lidia i pies nadal ze mną podążają. Ciekawostka, o tu wam coś powiem. W międzyczasie, jak pozbywałem się zawartości plecaka. Sprawdziłem, że mam questa na oddanie dwóch szafirów bez skazy dla Medysiego, czy jak on tam się nazywa. No, podążacie, super. Jakieś zombiacze. To jest pułapka. Dwa szafiry bez skazy dla Medysiego, ale jak się okazało, omica te dwa szafiry razem daje 200 sztuk złota, a widziałem, że one są warte po 500, więc stwierdziłem, gąsie leszczu, nie zamierzam ci tego dawać. Tu widzę filary do przekręcenia. Pytanie brzmi, po co? Oczywiście pies musiał wleźć na pułapkę, więc mnie przypiekło. Dobra, tu nie widzę nic, tu te filary do przekręcenia, ale... A tu coś jest. Dziurka od klucza. Aby tego użyć, potrzebujesz kościanego pazura. A no tak, tych pazurów trochę jest. Ja miałem jeden, nie wiem w ogóle co się z nim stało. Będę musiał go poszukać. Taki dziwny był. Taki jakby koralowy czy coś takiego. Nie wiem jak on się nazywał. Ale przypuszczam, że gdzieś tu powinien być do zastosowania. Tu widzę, na szczęście jest otwarty, więc... Mam nadzieję, że okaże się, że to nie tutaj. O! W międzyczasie porozwalamy draugry przybrzydła. A tutaj może zmienimy skrzyk na wszelki wypadek, żebym znowu nie uczył złego. Czemu on ucieka? A, pobiegł po kolegów. A, cwaniaku, widać. Dresem byłeś to. A to babka, lol. Byłaś dresiarą. Że po kolegów lecisz. Znaczy, nie żebym ja chodził z kolegami, nie tam Lidia i pies, wiadomo. W ogóle zauważyłem, że mam tyle strzał. Ja pierdzielę, zaraz wam tu pokażę nawet. Ale tu mają fajnie dużo rzeczy. Patrzcie, gdzie jest uzbrojenie, broń. Ebonowych 20, elfich 38, krasnoludzkich 16, orkowych 156. Norskich 84, stalowych 86 i żelaznych 667. W związku z czym może będę używał lepszych jak żelaznych. Może tych norskich, o. Są lepsze jak żelazne, większe obrażenia zadają. A tych też ich mam dużo. Więc czemu mam używać tych najsłabszych, skoro mogę tych silniejszych? Jejku, co? O, fuck. Nie, wypuścić mnie proszę. Znaczy rozumiem, to była pułapka, która mnie nie zabiła w sumie tylko... Ała, tylko dlatego, że tu jest wody dużo, tak? Mieszek, bo nowy wielki miecz. Dobra, chwilowo myślę, że mogę go podnieść. No to ładnie bym się wpakował. Hoho. Chcę mi teraz jak stąd wyjść. Ops. Dobra. Nie widziałem tej pułapki, wow! Normalnie jestem w szoku. Tu martwy Draugr, czyli ktoś tu był.
sumie stwierdzam, że nie powinienem był zbierać już tych wszystkich sztabek i tak dalej, no bo już wbiłem craftowanie na maksa. Więcej mi nie jest potrzebne, tylko powinienem zbierać to, co potrzebuję. O jest, szpon kościennego smoka. Przeczytaj notatki. Dobrze, przeczytamy. Gdzie te notatki są? Bla, bla, bla. Nie wiem co czeka. Bla, bla. Odszukaj fragment amuletu i odszukaj fragment amuletu w komnacie i znowu amuletu w Sarthalu. Ja pierdzielę, tyle mam tych fragmentów amuletu. Aha, jeden fragment amuletu już mam, tak? No teraz pytanie brzmi. Open the most. I czemu on nie był otwarty? Draugry! Yeah! Wow. Co to był za dźwięk? Niepokojący. Tu widziałem jeszcze jeden uciekł. Oła, aha, czyli uciekł i się zabił. Co za głupek. To prawda, sam bym się prawie... Ej, 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 ej. Tam widziałem Linka jest i zaraz coś mi spadnie na głowę. Ała, to nie na głowę, tu jakieś trujące, ale się dałem. Widzę, że to miejsce pełne pułapek. Wow. Psie, nie strasz, dobra, się podleczę może. To się gapisz. Teraz mu normalnie przyfanzolimy. Czekaj, czy trafię mu w oko. A, nie trafiłem. No trudno. Ciekawe, czemu był niespokojny. Na pewno nie dlatego, że go zaczepiałem. Amulet Dibelli. O, plus 15 do retoryki. To się może przydać. Ten też jakoś tak podejrzanie stoi. Nie, ten nie. Ten jest martwy. No dobra. O, ale tanie. Pewnie się pogniewa. Co, bijesz mojego faceta? Daj mu spać. O! Widzę, że Draugrek tu jest więcej niż... Draugrów. To też przecież babka chyba. Oj, coś ty. Czemu ty dźwigniasz tyle? Hi. To miała być jakaś zagadka logiczna, rozumiem, tak? To się postarali. Ja wiem, nie może być za trudna, bo wielu, bo dużo graczy nie będzie chciało. Uhu, uhu, uhu. Oho! Nie dość, że kamienie mu spadły na głowę, jeszcze pies się na niego rzucił. Ten to miał pecha. Sztabka korundu, o, ale... Korund, jeśli dużo będą, jest o wiele rzadszy, więc trzeba go przygarnąć. Dobra, najpierw zwykły, bo one są, są jednostrzałowce, a potem niespokojne, bo są dwustrzałowce. O. Co to za łańcuch? Au, 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 au. Puszczam, że tam się mam dostać i mam wrażenie, że tam się pali podłoga. Dlaczego? To ja nie wiem. Wow, 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 wow. Co za mną? Ojejku, co to jest? Mnie lodem, no proszę cię. Ja lody jem na śniadanie. Gdzieś mówię jako Nord tutaj w Skyrim, a nie na żywo, naprawdę. Wow. Oddaw. Aha, to jest taki bajer. O, nikt zgadny, jeszcze jeden. Spon. Nie przeszkadzajcie mi, ja tu mam jakieś zagadki chyba do rozwiązania. Ale tu jest chyba to zepsute, tak? Aha, czyli tamte mam ustawić tak jak są te, bo tam widziałem też są takie tylko do kręcenia. Orzełek, wieloryb i wąż, dobra. I nic więcej tu nie widzę, dobra, idziemy do tamtych drzwi. Ciekawe co zasila to tak właściwie. Jak to było, moment. Orzełek. Wieloryb i wąż. Mam nadzieję, że ma być to tak symetrycznie. Ła, co to? Wow, to jakieś działko.
Wieżyczka brak w Sentry w Team Fortressie. Tylko że tak troszkę wolniej strzelało. Dobra, zobaczymy czy to tak. Tu się schowamy, żeby z tych kolców nie dostać. O, udało się! Ale jestem genialny, ale jestem mądry! Nie, żartuję, to te zagadki są po prostu takie łatwe. Wow. A, ja myślałem, że tu się podłoga pali, a to się tak odbijało w wodzie ogień. Cwaniaki, no. Cicho pajączku. O! Ja czemu jestem goły? What the hell? Gdzie moje ubrania? Kurczę blany, na golasa popylałem. Dobrze, że się ze mnie przeciwnicy nie śmiali. Ja bym się zastanawiał, dlaczego oni się ze mnie śmieją. A może się ze mnie śmiali, dlatego tak łatwo wszystkich pokonywałem. Nie mogli walczyć z tego, że brechtali za bardzo. Dlatego ich to zabijałem tak łatwo. Coś mi pociemniało przed oczyma. Ale dwa mięciaki. Pies zabił jednego, ja zabiłem pozostałą piątkę. Pytanie me brzmi, gdzie Lidia? Gdzieś się pałęta po drodze, głupia. No trudno, dobra, piesku. Pytanie brzmi, jak otworzyć te drzwi? Tu jakieś wilki, dobra, tu jakieś znaczki powinny być, czy coś? Nie, ale to... O, na tym pazurze pewnie będzie. Gdzie to jest? Jest. Orzełek, orzełek i smok? Dobra, orzełek, orzełek i... To wygląda jak smok. Tyk, tyk. Piesku, powiedz mi, gdzie Lidia? Czemu nie przyszła z nami? Ta łodzia gdzieś po drodze, wiem, że ona ją przypaliła, ale przecież to nie ja. A z tego co wiem, ona jest nieśmiertelna, dopóki ja jej nie zabiję. No nic, najwyżej wczytam to i jeszcze raz będę wykonywał. Trudno, ale to już bez was. Ej, nie no, Lidia się okazuje. Rzeczywiście gdzieś musiała zginąć. Wiecie, to ja wczytam tego save'a wcześniej. Jak tu wlazłem do środka, jeśli dobrze kojarzę. I zaraz do was wrócę w tym samym miejscu. Bo nie widzę sensu, żeby ten sam kawałek jeszcze raz przechodzić. Lidia, nie umieraj tym razem, proszę. Dziękuję. I zaraz do was wracam. No i wróciliśmy. Pies jest, Lidia jest. W sumie nie wiem, czy Lidia tam zginęła po drodze, czy się po prostu zablokowała za pewnymi drzwiami, bo teraz założyłem, że pewne drzwi się zamykają i tym razem utknęła za tymi drzwiami. Znaczy, ta krata w sumie to była, nie drzwi. Musiałem tą kratę ponownie otworzyć, żeby Lidia mogła dalej ze mną podążać, więc możliwe, że ona po prostu utknęła za tym. O, wiedziałem, że coś tu jest podejrzanego. I że teraz mnie tu zobaczą jakiś dziadek. Mikrul Guld, coś tam. O cholera, to jakiś twardziel. O, już zginął! Mikstura kowala, o coś innego. Fragment amuletu, to pewnie to miałem znaleźć. Ej, on miał jakiś inny ten miecz? Wchłania 10 punktów zdrowia, o, może być. Słyszę tu hałasy, co oznacza, że powinno więcej ich wychodzić. Aha, ale to wszystko pęka i już trupy są. O, ha, 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 ale jestem genialny. I co? Nic mi nie zrobicie, mięciaki. Że otwarcie tego niewiele mi da. Więc sprawdźmy to drugie. O, ale tu jest super. No, czy do góry sprawdzę, czy nie mogę gdzieś tu wejść jeszcze. Tam są jakieś mostki niby, ale nie widzę tam nic, żeby było do podniesienia. Lniane szmaty tu, nie? Oczywiście zwłoki. Chyba nie ma sensu tych zwłok przeszukiwać, bo oni w sumie nic ciekawego nie mają, to... Dobra, lecimy dalej. O!
słyszę słowo mocy. Dobra. Czekasz tam. Tarcza leciutka, miksturki. Łaba zwykła, rękawica zwykła, łeb. Kuferek. Elfie strzał, złoto. Hełm i rękawice, które nic mnie nie będzie interesować. Czyli krótko mówiąc, same pierdoły. Stalowy wielki miecz. O, super. Nie znowu jakimś wyjściem od dupy strony będzie, tak? Dobra. No trudno. Czyli to dzisiejszy odcinek to już koniec? Nie, jeszcze trochę. Jeszcze gdzieś się poszwędzamy. Tu wróciłem, no tak. To było w sumie do przewidzenia. O, to wam pomogę. O, Lidia właśnie tu wcześniej była zablokowana. Musiałem ten łańcuch pociągnąć, żeby ona mogła za mną biec dalej. Teraz już tego problemu nie powinno być. Możemy iść do wyjścia. I w sumie zastanawiam się, co dalej z questami. Teraz sprawdzimy, co tam mam jeszcze do zrobienia. Z tego, co zrozumiałem, to chyba jeszcze nie wszystko. O, takim toporkiem bym nie pogardził. Dobra, sprawdźmy, gdzie to jest. Zakazana opowieść. Szukaj fragment w komnacie Geirmunda. Cholera, gdzie to jest? Tu. No to ciśnijmy. Od razu, na jakiejś wysepce na środku jeziora. Czemu nie? Wpakujemy się, zrobimy rozpierduchę i weźmiemy co nasze. Znaczy co ich, ale będzie nasze. Ha, ha, ha. W ogóle ostatnio przeglądając tą mapę Skyrim, zauważyłem, że tam mam mnóstwo lokacji zaznaczonych. A, tu jest pies, tak się zlał z tymi kamykami. Mistrz kamuflażu normalnie, o. E, tykwy. No. Co to mówiłem o mapie, coś tak, czemu coś się świeci. A, korzenie Nirnu mi się od pewnego czasu świecą, nie bardzo rozumiem dlaczego, ale nie pogardzę. Niech się świecą. Na mapie założyłem, patrzcie, w ogóle na początku było tego tak wszystko mało, teraz usiane normalnie lokacjami jak niebo gwiazdami, ojejku. Komnata Geirmunda, ciśniemy do środka, co? Co się będziemy normalnie? No i powiem wam, że usiane lokacjami, a tam połowy jeszcze nie, no może nie połowy, trochę mniej jak połowy nie odkryłem. W sensie, że mam jeszcze niezbadane. No i drugie tyle mam pewnie jeszcze właśnie nieodkrytych, w ogóle nie zadane o szczurek. Dobra, to bierzemy toporkiem. Ktoś mnie pytał też czasami, czemu ja toporem walczę, częściej łukiem jak toporem. Połuch jest dość prosty i śmieszny. Często boję... O, jaka dziura. Często boję się, że toporem zabiję któregoś ze swoich towarzyszy, albo psa, albo Lidię. Oni mają takie dziwne predyspozycje do pchania mi się pod ostrze młota. Ostrze toporu, ostrze miecza, jak to zwał, tak zwał. Łe, same duperele. Psie, szybko odsuń się. Lidia. Dobra, udało się, nie utopiłem się. Pajączki. No, w każdym razie toporem mam wrażenie jest większe ryzyko, że któregoś ze swoich towarzyszy zaciukam przez przypadek. Natomiast łukiem to wiecie. Mam wrażenie, że troszkę łatwiej przycelować. O, i złamałem. Znowu mam 99+, jak widzicie, co oznacza, że ostatnio... Ała. Ostatnio mało się bawię chyba w takie te... Mało spotykam pozamykanych drzwi i tego wszystkiego. No to, żem się wpakował, czy włamał rzeczywiście cholera po miksturkę i elfią tarczę. Czyli pierdoły, które mi są niepotrzebne tak właściwie. No, trudno się mówi. O, kuferek. No i widziałem, że tam jakaś linka, więc odsuńmy się. Trochę mnie przypiekło, tylko nieźle. Aha, tu znowu jakaś zagadka. Pan pójdzie spać, żeby nie był niespokojny. Pan też. O, czarny klejnot, to są fajne.
Pan też? Jeszcze ktoś tu jest? Jest... Ohoho, co to jest? Dobra, i moment, jak to było tam narysowane. Orzełek, wieloryb, wieloryb, wąż. Dobra, więc zrobię tak. Tu orzełek. Orzełek, wieloryb, wieloryb, wąż. Tu wieloryb. Tu wąż. Orzełek, wieloryb, wieloryb, wąż. Czyli tu powinien być też wieloryb. Dwa po lewej, dwa po prawej. Zobaczymy, czy dobrze kminie. Ha, 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 dobrze kminie. Dla ciebie to nawet nie muszę silnego ciosu. A na ciebie mogę. Przepraszam cię, piesku. No widzicie, o to mi właśnie chodziło. Ja potem się boję, że przez przypadek on mi tak się wpakuje dwa razy, bo ja tego pieska dwoma strzałami zdejmę. Czy dwoma ciosami. Ha, dobra, strzała, ale strzał bym to potrzebował trochę więcej, no. Dobra, więc... Tu wejdziemy. Wiecie co, na wszelki wypadek, jakby ten piesek znowu mi się wrył pod... machnięcie, że tak powiem, to całego save'a. Jeszcze ktoś tam jest. Epitafium? Magmus swoje pieczęci, strzeż powsze czasy, służ teraz śmierci, jak służyłeś żywym. Dawaj królestwo swoimi przyczynciami od zdrajców trójki i czarów strasznych. Powiem wam, że totalnie dupiata poezja, sam bym wymyślił lepszy wierszyk. No, ale co tam. Pytanie brzmi teraz, kto mi tu śmie zadawać jakieś obrażenia? Ej, o ty, come on. Lidia, ale komu? Tylko wiesz, że tam jakieś drzwi i tam coś jest jeszcze. A cholera, ciśniemy. Już uspokoiłeś się. Amfitopór. O, fajnie, to będę mógł sobie roztegować. Lidia, nie rozumiem, koty chcesz zabijać? To jest pierwsze pytanie, drugie pytanie. O, dobra, już nie ma drugiego pytania. Pies jest tu. Nie masz w czasie walki. No dobra, pytanie brzmi, z kim ja walczę, do cholery. Tam jakiś coś. Nie widzę tam jednak nikogo, z kim mógłbym obecnie walczyć. Rozumiem, że tu kogoś ominęliśmy. Tylko nie rozumiem kogo. Coś tu gdzieś widziałem. Tu widzę jakąś kropkę czerwoną, czyli tu gdzieś... A, tam jest jakiś! Ty kurde, co to sobie wyobrażasz? Ała. Cholera, trafić go będzie ciężko. Nara, podpalimy łuk, tutaj nie będę się z tobą bawił, co ty sobie wyobrażasz. Naładuj, pomniejszy klejnot duszy, to jest ten najgorszy, nie? No i proszę bardzo, i jeszcze raz pomniejszy. I jeszcze raz pomniejszy. Bo te, dlaczego powiedział, używam te pomniejsze do ładowania, nie te większe? Przyczyna jest prosta, te większe używam do zaklinania. Ponieważ tymi mniejszymi mogę naładować bez problemu. Używając kilku, a naładowanie ich też jest dość proste. Wystarczy w sumie zabić cokolwiek, jakiegokolwiek potworka. Wstawaj, tchórzu. Łapa mi się zaczęła trząść. No. Akurat wstał, wiedział kiedy. A propos, o, to sobie naładuję tą buławę też, bo jeśli używam ten łuk... No, oddałem, ale tu mam, gdzie to jest, buława, o. Napełnia klejnot duszą. Już, proszę bardzo. Naładowana. Odwrót z zaklinaniem mi wzrosło. Zobaczmy, czy z czegoś mogę zdjąć jeszcze czary. Czarne ostrze Gauldura. O, tego właśnie. To mi się może przydać. Wchłania 10 punktów zdrowia. Tak zwany lifesteal. Bardzo się przydaje w grach MMORPG. Może tu też mi się przyda. Dobra, teraz pytanie. Gdzie ja mam tą buławę? Pod czwóreczką. Tarczy żadnej co prawda nie mam. Ale to nie, zaraz tu się. O, proszę bardzo. Płomienie niech będzie. Ale chcę. Płomienie w lewej ręce. A toporek w prawej. O, no i teraz tu będziemy się bawić.
Będę was przypiekał i zabijał i... Oj, oj, oj. Ej, 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 ej. No właśnie, problem polega na tym, że obrażenia z tej buławy, zarówno z tej buławy, jak i z tych płomieni nie są najwyższe. Gin! Ho, ha, o! I napełniłem jakiś tam klejnot duszy. Właśnie o to chodziło, ebonowy łuk. Trochę ciężki, ale dużo warty, więc wezmę go. Mam w ogóle jakiś elektryczny ebonowy łuk, będę musiał też się nim pobawić. Aha, ha, 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 cwaniaki, a to co? A, to jest, że tak powiem, dźwignia, można jakby to nazwać, dźwignia atrapa, o. Zaklinanie wzrasta. No i pięknie, o, tak się łapie duszę. Proste, prawda? Prawda. I w ten sposób ko... Oj, oj, fuck, fuck, tego nie widziałem. Psie, cholera, odsuń się, bo zginę. Dobra, tego pana załatwić lepiej będzie z łuku, bo tak bezpieczni. Ta to jest szalona. To jakiś korytarzyk, nie ma tu nic? Nie. Dobra, to ciśniemy z powrotem, tak jak cisnęliśmy. Au, au, au. Lidio. Wiem, że jesteś bojowa dziewczyna, ale nie przesadzajmy. No tu jest to... Czekaj, czy mi ręka zgaśnie, jak wejdę do wody. Nie. Nie musimy się zanurzyć, no ale wtedy zawsze z automatu chowa wszystkie bronie. Jakieś wysepki, nie wiem co to, po co to. Możemy... O, o, o! Cholera, psie, nie chcę cię przypalić. Gdzie on uciekł? Nie zgadnę, na którymś wycepek. Czemu się podleczył? A, to było podróbka. Wow! Nie no, nie zginąłem chyba, co? No, żartujecie. Już myślałem, że tym jednym ciosem mnie zabił jakimś, że mi ani HP nie uciekło, nic, tylko nagle leżę. A, on swoje kopie tutaj, można powiedzieć, robi. Muszę znaleźć dobrą, żeby go uszkodzić, tak? To jest dobra. Dobra, olać te. Łukiem się będziemy bawić, to będzie mniej męczenia się. Wow, 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 wow. Jak mnie sponiewierał bezczelnie. Ale to widzę, to wreszcie jakiś przeciwnik, który krzyczeć potrafi. Ciągaj ten łuk, bo coś tu się zepsuło, nie mogę strzelać. To nie ten, bo ma za dużo HP. Ten też nie, bo ma za dużo HP. Odblokowane osiągnięcie, poszukiwać skarbów, nie mam powiedzieć, co to i za co to. O, Lidia go zabiła, no, no, jestem z ciebie dumny, dziewczyno. Fragment amuletu, nakaz zapieczętowania i 50 strzał, no i to się nazywa zapas strzał. Przekuj amulet, aha, czyli teraz będę musiał się bawić w kowalstwo, ale to zrobimy chyba w następnym odcinku. Jakieś wyjście, o, tu jest właśnie, już myślałem, że nie ma. Wyjdziemy z tej jaskini. No oczywiście musi być. O! Perła? Niech będzie i perła. Łapek żadnych nie ma, dobra. Dydryczne rękawice, o! Trzeba to będzie sprawdzić. Miksturka, klejnot duszy, jakieś duperele. Jak te dydryczne bronie, kurcze, łuki, topory, młoty i coś jeszcze. I, aha, to jest przed tym skokiem w dół. No tak, to miało sens. Przecież. Jakbym miał się stąd wydostać, skoro tu właśnie był taki spadek na początku. W ogóle o tym zapomniałem. Dobra, i na tym
Zakończymy odcinek. Pewnie przekuję ten amulet poza odcinkiem i potem wam pokażę, co wyszło z niego. To było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej!